Dzień dobry. Otwieram czwartą sesję Rady Miejskiej w Zwoleniu. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, czyli prawomocność do podejmowania uchwał. Witam panie i panów radnych. Witam pana Arkadiusza Sulimę, burmistrza Zwolenia. Pana Grzegorza Molendowskiego, zastępcę burmistrza. Pana Mirosława Hołuja, sekretarza gminy. Oraz wszystkich tu obecnych na dzisiejszej sesji. I no może zaczniemy od takiej smutnej akurat okazji. Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego Grzegorza Głoda, wieloletniego pracownika Urzędu Gminnego w Zwoleniu i oraz zmarłego nie tak dawno tragicznie pana Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Dziękuję. Porządek obrad państwo radni otrzymali. Przystępujemy do realizacji. Czy ktoś chciał zabrać głos? Proszę panie burmistrzu. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja nadzwyczajna spowodowana jest wyborami sołtysów. Dlatego że kadencja samorządu została wydłużona do 5 lat, a obecne kadencje zawarte w statutach poszczególnych sołectw są na 4 lata. Postanowiliśmy to zmienić, żeby kadencja sołtysa również trwała 5 lat, tak jak kadencja samorządu. I w związku z tym, że troszeczkę nas goni termin, bo zebrania sołeckie chcemy rozpocząć w dniu 15 lutego i żebyśmy mogli podjąć tę uchwałę, żeby się uprawomocniła i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym. W związku z tym ta dzisiejsza sesja. Bardzo państwu dziękuję za przybycie i to tylko tyle z mojej strony takiej informacji. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do porządku obrad, czyli projekt numer 1 zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Atalin w gminie Zwoleń. I na podstawie artykułu 35 ustęp 1, 40 ustęp 2 punkt po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaniami sołectwa Rada Miejska w Zwoleniu uchwala co następuje. W uchwale numer 61/420/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 października 2014 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Atalin w gminie Zwoleń, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 2015 roku, pozycja 95, wprowadza się następujące zmiany. W statucie sołectwa Atalin stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 61/420/2014 paragraf 9 otrzymuje brzmienie. Kadencja organów wymienionych w paragrafie 8 ustęp 1 litera B i Rady Sołeckiej trwa 5 lat. Wykonanie, paragraf 2, wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi Zwolenia. Paragraf 3, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. No, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 1? Proszę o przyciśnięcie i podniesienie ręki. Tak, tylko aby właśnie. Okej, dobrze. Ja przeczytam po prostu wszystkie miejscowości.
Czyli dobrze, na razie odstępujemy. Ja przeczytam wszystkie miejscowości i spróbujemy wszystkie sołectwa, tak jest. Czyli na stronie pierwszej. Podjęcie uchwał w sprawach. I tak, tutaj już sołectwo Atalin wymieniłem. Projekt numer 2, sołectwo Barycz. Projekt numer 3, sołectwo Filipinów. Projekt numer 4, sołectwo Helenówka. Projekt numer 5, sołectwo Jasieniec Kolonia. Projekt numer 6, sołectwo Jasieniec Solecki. Projekt numer 7, sołectwo Jedlanka. Projekt numer 8, sołectwo Józefów. Projekt numer 9, sołectwo Karolin. Projekt numer 10, sołectwo Koszary. Projekt numer 11, sołectwo Linów. Projekt numer 12, sołectwo Ługi. Projekt numer 13, sołectwo Męciszów. Projekt numer 14, sołectwo Mieczysławów. Projekt numer 15, sołectwo Mostki. Projekt numer 16, sołectwo Niwki. Projekt numer 17, sołectwo Osiny. Projekt numer 18, sołectwo Paciorkowa Wola. Projekt numer 19, sołectwo Paciorkowa Wola Stara. Poprzednie było nowa. Projekt numer 20, sołectwo Podzagajnik. Projekt numer 21, sołectwo Strykowice Błotne. Projekt numer 22, sołectwo Strykowice Górne. Projekt numer 23, sołectwo Strykowice Podleśne. Projekt numer 24, sołectwo Sycyna. Projekt numer 25, sołectwo Sydł. Projekt numer 26, sołectwo Wólka Szelęzna. Projekt numer 27, sołectwo Zielonka Nowa. I projekt numer 28, sołectwo Zielonka Stara. Czyli mamy tutaj wszystkie sołectwa wymienione i przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wszystkich tych projektów? Proszę o przyciśnięcie i podniesienie ręki. Czyli jeżeli przycisk nie działamy, liczymy, proszę podnieść ręce. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekty zostały przyjęte jednogłośnie. No i tym sposobem wyczerpaliśmy porządek obrad. Stwierdzam, że sesja, obrady sesji, czwartej sesji Rady Miejskiej w Zwoleniu się zakończyła. Dziękuję.